Witamy teraz już oficjalnie. Mamy 24 zawodników, za chwilę wytypujemy pary. Jest jeden junior, więc on już ma parę. Musi wędkować oczywiście osoba niepełnoletnia z opiekunem, z osobą dorosłą. Janek Mudlaw nie dojechał, to jest nasz ratownik, który właściwie wiedział już od początku, że nie będzie brał udziału w zawodach, ale wpłacił te pieniążki, bo stwierdził, że trzeba też jakoś wspomóc klub. Jest po dyżurze nocnym, więc pewnie teraz odpoczywa. Regulamin zawodów jest, jak wszystkie inne, zawsze dostępny na stronie władek.pl. Raz, dwa, trzy, jedziemy na zawody! Podbierak duży, fajny, jeżeli chodzi o sandacze, będę musiał sobie kupić jakiś mniejszy, jeżeli chodzi o takie łowienie właśnie w porcie, dłubanie gdzieś okonków. Masz? No i proszę, proszę, jest pierwsza ryba. Pierwsza ryba zawodów. Patrz, jaki ładny oko. I tak. Brawo, robimy falę. Ale zmierzysz mi go? Komisyjnie nagrywamy. 23,5 ja tutaj widzę. Jakie zawody teraz macie tu? 23,5. Dobra. Dobra, to tyle ci wpiszę. Jasne? Tak. Tu mi się to tak poputowało. Okej, zobacz, tak. I teraz tak, ciągnij za jeden, drugi. Jest, siedzi. Jeden siedzi. O, mam ja! Teraz ta miarka idealna, nie? Panie, to nie będzie miał wymiaru. Taki okonek. Co ty? 17,5. Ja cię kręcę, było blisko. Mamy sędziego. I co, jak tam wygląda sytuacja? Jak się przejechałem z tamtej strony w kierunku falochronu, to dwie ryby wymiarowe było, maloszków jest trochę więcej. No. Myślę, że coś się jeszcze ruszy. No ja z Grzegorzem też po jednym niewymiarze, kolega tam ma wymiar 23,5, nie? No to jest Szymon. No. Dobra, dużo ludzi jest na główce, czy my wszyscy tutaj na razie jesteśmy schowani? Wiesz co, tam są jacyś pojedynczy wędkarze, ale oni bardziej na śledzia rzucają. Aha. Co najmniej parę osób, na samej główce też, przy balustradzie stoją ci wędkarze. No, cały czas dochodzą, ale to lokersi, to nie biorą udziału w dzisiejszych zawodach, to ich chyba nie liczymy. Bardziej grunt, nie no, śledzia idą chyba, albo gruntowo może bym się nie robić. Odwiedził nas Roman i ty mówisz, żeby na główkę iść. Tak, bo ja lubię same końce, także... Na samych końcach zawsze się dzieje coś więcej. Połowiliśmy. Jest akcja, jest reakcja. To jest. Tutaj trochę posiedzieliśmy po jednym niewymiarze. Kolega tam miał wymiarowego konia. Idziemy teraz na główkę. Bo tak jak tutaj chodzą ludzie, to mówią, co po co wy tu łowicie? Na główkę. Idźcie na główkę. No. Coś tym jest, nie? Takie lifehacki wszyscy dają. Coś tym jest. Ale to, żeby nie było, że tylko nam wszystkim dają. No chyba, że tamci koledzy stoją z drugiej strony, no to... No, już się wszyscy przenieśli, czyli możecie zostać tu i łowić. Zobaczcie, jak traktują nas wędkarzy we Władysławowie jednostki. Jak pozytywnie. Zobaczcie, ile tu jest miejsca i zobacz, gdzie on płynie. Właśnie, żeby wędkarzy nie ruszać. Normalnie miód. Żeby tak było zawsze, nie? To jest jednostka szkunera. Ale ich tam jest. Drobnica jak marzenie, ale jest, jest. A? Patrz. Ty no, rekord świata. Yeah. Tak to wygląda, panie i panowie. Bardzo dużo konia. Takiego malutkiego. Nie będziemy liniałki bierać, nie będziemy go męczyć. Wspaniale. Dobra, jest, słuchajcie, zabawa jest, ale to nie o to chodzi, trzeba te dwudziestaki wyciągać, nie? 15 sztuk co najmniej. Dobra, i lecimy do pracy. Ten to jest, wiesz, całkiem. No wszystko, to nie inne. Czy podobne wędki, ale jednak dosyć różne, nie? Mhm. Niby ta sama seria. No to jest ta część robocza, jakbyś porównał MET 90 i MET 98, są bardzo podobne, nie? No bo tutaj jest 2-2, nie? Mamy coś wymiarowego, znaczy się na spółkę, jeden okoń na czterech, także jest wymiar. To jest pierwsza rybka, rozumiem, wymiarowa twoja dzisiaj. Chyba tak. Chyba będzie wymiarowa, bo sprawdzimy. Tylko matę wyciągnę. Trzymaj. O. Będzie wymiarowy?
No, do wymiaru to mu jeszcze brakuje rok czasu. To taki podobny właśnie miał. 18. No, no niestety. No, drobnicy jest naprawdę bardzo dużo, ale dobrać się do tych większych okoni jest bardzo, ale to bardzo ciężko i nikt nie będzie miał pełnej listy, czyli 15 sztuk. Nie ma szans. Michał okupuje tą miejscówkę. Mówi, że tutaj już nie zejdzie. Do wieczora będzie siedzieć. Tak, bo mi się nie chce. Bo mu się nie chce. Słuchajcie, ja spróbowałem wszystkiego, natomiast mam sporo takich alamuszek od Bystrej Wody, którego pozdrawiam serdecznie, zobaczcie, tak to wygląda. Ja już sobie tutaj niektóre uzbroiłem na czebureczki wolframowe i myślę, że tak będziemy... Masz coś? Nie. O, jak mi ciśnienie podskoczyło, że on ma coś, a ja nie. Mam to. No właśnie, i teraz no, Bystra Woda, dzięki wielkie jeszcze raz za to. Ja myślę, że ja sobie tutaj to teraz uzbroję jakoś, już będę teraz próbował dłubać te okonki na czebureczkę wolframową, bo mam jakieś małe, mam półgramowe, mam gramowe, mam 3-gramowe, więc no, popróbuję w ten sposób. Ale ogólnie kicha jest, Michu, nie? Słabo jest z rybą. No? Padło, nie wiem, może z 10 okoni wymiarowych. Tak. No ja też miałem sporo, ale nie wymiary. I zobaczymy, jak na te Bystrej Wody przynęty poleci. No właśnie, rybki nie biorą. Zobaczcie, zrobiło się już zimno, szczególnie tutaj, tak w cieniu. Mam, zobaczcie, 3,20. Takie ustrojstwo. Zobaczymy, czy to sięga do wody. No, wygląda to tak. Trzymam jeszcze tutaj, zapas jest i zobaczcie, 3,20. No to taki podbieraczek, który... pięknie, który wystarczy u nas w porcie. No dobra, no i opowiadajcie, ile macie naławione, co? 1, 6. Ale masz jeden taki do miary, normalnie, jo? 21. Ja cię kręcę, no bo jemu nie wierzymy, no ale to jedno to ja uwierzę. 6. On ma 6, ale wszystkie do 19. No. 16, 17, 18, 19 stopni. Ja cię kręcę. A po co wyjdziecie teraz tu? Nie wiem. Tutaj jest... To samo co tam. Ja nie wiem, tutaj moim zdaniem jest najgorzej. Grzegorz, tu chyba najgorzej było, nie? Słabo. Tutaj, no miałem jedno ładne branie, ale spadł. Krzysztof złowił okonia! Hurra, jest okoń! Ale to ty złowiłeś, bo ty miałeś tutaj płeć piękną koło siebie. Tak, czyli liderkę, tak. Czyli liderkę, mówisz? Po początku. Zmieściła się. Jest, 20, dobra. 20, czekaj, 23. Tu mamy kolegę, który złowił taką dużą rybę, że złamał wędkę. Co to był? Sanda czy jakiś ogromny? Nie, to był mały nie, okoń, 26 cm. Ale złamał ci wędkę? Co ty gadasz? Nie, no strzeliła, jak podnosiłem go do góry na windzie. Normalnie wziąłem go i strzeliła tutaj. Aha. Ale to rozumiem, to nie jest ta wędka, bo nie, to była jakaś z pracowni, nie? Tak, z pracowni. Złożymy reklamację, zobaczymy. Czyli masz dwie ryby? Tak, dwie ryby. To chyba na razie najlepsze, co? Nie, jeszcze tam jest chyba 3. Z tamtej strony wcześniej już były 3. Okej, okay, na koniec wylądowałem na tej swojej miejscówce, o której wam mówiłem wcześniej. Chodzi mi o te schodki. Spoko miejscóweczka, naprawdę bardzo fajna. Łatwo podebrać rybę, bo jest bardzo blisko wody. Tada. Żeby tylko, słuchajcie, było co podbierać. Już zawody praktycznie się kończą, ostatnie 20 minut. Myślę, że zawody ogólnie udane. Troszeczkę tej rybki połowiliśmy. Natomiast no, trzeba powiedzieć to wprost. Od groma drobnicy. Tak, są ludzie, którzy naprawdę nałowili tej drobnicy tyle, że ja aż im współczuję. Z jednej strony fajnie, bo coś się dzieje, coś wyciągamy, jest adrenalina. Natomiast jak ta rybka pojawia się już nad wodą, no to to wszystko mija, bo mamy 10 cm, mamy 15. Ja sam miałem 16 czy 17, więc no nie wygląda to ciekawie. Wątpię, żeby ktoś złowił sandacza, bo w tym roku bardzo było słabo z sandaczem. Wy oglądacie ten film, jak już jest zakaz portowy, bo no, zawody odbywają się pod koniec właśnie sezonu tego spinningowego, portowego, także sorry wielkie. No ale jest to jakieś podsumowanie, słuchajcie, jest to jakieś podsumowanie. W tym roku
jeżeli chodzi o sandacza, to była jakaś parodia po prostu, bo sandacza nie było. Jeżeli chodzi o port we Władysławowie, jeżeli chodzi o okonki, to okonków było dużo, natomiast właśnie były małe. Ja połowiłem też troszeczkę, ale to nawet trochę większe, ale słuchajcie, tutaj trzeba być bardzo często. Jarek Rusak jest naprawdę bardzo często i no i on połowił. On, zobaczcie sobie jego Facebooka, naprawdę u niego to wszystko fajnie wygląda. Ja myślę, że teraz po prostu będziemy lecieć na zakończenie tych zawodów, sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. A tak to wygląda właśnie u mnie teraz. Ładnie, słuchajcie, tutaj jest. Zobaczcie, bardzo bliziutko ta woda. Nie ma problemu z podebraniem ryby, a tutaj już wieje.